Nazywam się Robert Brylewski i zajmuję się dźwiękiem. Dźwięk to jest taka struktura, która mnie otacza i którą poznaję coraz bardziej dogłębnie. Jestem zafascynowany dźwiękiem. Niektórzy są zafascynowani obrazem, nie? A mnie akurat bardziej gnębi dźwięk w życiu. Nie? Koniec lat 70., 78., 9. rok to był taki czas w Polsce, kiedy dorosło właściwie całe, czy dorastało całe pokolenie ludzi, którzy byli pozbawieni jakichkolwiek złudzeń co do ustroju realnego socjalizmu, co do możliwości jakby życia w tym, co do perspektyw kariery. To było pierwsze pokolenie ludzi, które dorastało w czasie, kiedy świat wykonał gwałtowny skok do przodu. W czasie, jak jeszcze byliśmy wszyscy licealistami, jednego mieliśmy później studenta wśród nas. To trudno powiedzieć, ale właściwie taka, można powiedzieć, że jakby zaraza dotknęła paru szkół w Warszawie, nie? Liceów. Jednym z takich liceów była moja szkoła. Była szkoła, do której chodził Paweł Kellner. Czym był dla mnie punk rock? Czy właśnie był alternatywą i przede wszystkim jakimś takim, ja to poczułem jako taki genialny dla mojego wnętrza, genialne odbicie po prostu od szarzyzny totalnej, która panowała w moim życiu. To był tak zwany czarny okres ze względów policyjno-społecznych. Niewiele było takich dziur, gdzie można było swoją wolność jakoś okazać. Jedną z takich czarnych dziur na mapie polskiej rozrywki to były zespoły, które spontanicznie około roku 80-79 zaczęły powstawać w Polsce. To były zespoły niezwiązane z tak zwaną estradą, która była sterowana przez władze komunistyczne, z żadną oficjalną sceną, ani agencją, ani niczym takim. Zresztą niewiele było wtedy takich agencji. Wszystkie były cenzurowane i kontrolowane. I te zespoły, które zaczęły powstawać, to były jedyne znane mi autentyczne, niczym nieskrępowane, nieograniczone przejawy energii młodych ludzi. I to było po prostu coś fantastycznego. Punk rock to nie tylko muzyka, to był jakiś bunt, to była walka. Walka z tym z systemem, w jakim żyliśmy wtedy, prawda? To były kiepskie czasy. Chcieliśmy coś wyrazić i to robiliśmy. Czuli generalnie tak jak, wiesz, jak chwasty, które wyrastają już pomiędzy szczelinami pękającego monolitu, wiesz, imperialnego, komunistycznego. Jakoś tam w pewnym czasie dowiedziałem się, że poszukuje ktoś gitarzysty, tam ludzie, nie wiem, Saskiej Kępy znaj się, no i tak trafiłem na genialnego perkusistę Kamila Stora i na basie grał tam Markus, taki jego kumpel ze szkoły. To właśnie byli gdzieś ludzie z okolicy, też tam Wilanów, Kellner, nie? Później zasilił Deutera Kamil, nie? Spotkaliśmy się w takim Empiku imienia Broniewskiego, tam przy Legii zaraz.
Co było ciekawe tam, za to, że mogliśmy grać, powiedzmy, próby, Kamil jako perkusista musiał w niedzielę z jakąś orkiestrą, zdaje się, miejscową, to była strażacka, czy coś w tym rodzaju, czy kolejowa, nie wiem, on tam na perkusji przygrywał, no i w tym momencie my byliśmy właśnie zwolnieni od kierownika artystycznego, który był tam odgórny i mogliśmy sobie śmiało eksperymentować. No i ten pierwsza w ogóle próba, kiedy tylko żeśmy podłączyli wzmacniacze i zaczęliśmy grać, no to w ogóle rewelacyjnie się poczuliśmy z sobą, wiedzieliśmy, że kapelę założymy. To były głównie koncerty zespołu Burs, a Ninie, gdzie mama Mrówy była dyrektorką Domu Kultury i dzięki temu od czasu do czasu udało się wygenerować salę, gdzie takie koncerty mogły się odbywać. Kryzys, jeszcze zanim nazywał się Kryzys, nazywali się Burs. Następnie był koncert w Remoncie, kiedy Burs już nie zagrał jako Burs, tylko po raz pierwszy jako Kryzys, poprzedzany zespołem bracia Hermaszewscy. Nigdy w życiu wcześniej nie widziałem czegoś tak twórczego i tak wypełnionego pewnego rodzaju dynamiką i otwartością do ludzi, że przeżyłem tu pełny szok. Tak, był to szok dla mnie, na przykład pamiętam taką scenę z koncertu, gdzie ludzie, którzy tańczyli tak zwane pogo, jedna z dziewczyn, która pogowała, na przykład obcinała sobie w tym samym czasie włosy żyletką. Pierwszego spotkania z Robertem nie pamiętam. Myśmy jakoś tak się poznali naturalnie, bo to była jedna załoga, jedna w sumie niewielka załoga. Były dwa zespoły najpopularniejsze wtedy w Warszawie, to był Kryzys i Tilt. Ja tam dowodziłem Tiltem, a Robert dowodził Kryzysem. No i musieliśmy się właściwie dosyć szybko zetknąć i zetknęliśmy się. W tym okresie mniej więcej nagraliśmy tą, kiedy Maciej dołączył, nagraliśmy tą płytę dla producenta francuskiego, nazywał się Marc Boulet, był z Francji, no i chciał nagrać płytę. On się tym trudnił, że jeździł po świecie i szukał takich dziwnych zespołów właśnie z pogranicza Nowej Fali. Może o tym świadczyć, że nagrał zespół chiński, który grał utwory Pistolsów na chińskich oryginalnych instrumentach ludowych. No i wyszła płyta, która była obwinięta taką obwolutą Solidarité avec la Rock Polonais, ponieważ to była właśnie ta pierwsza fala strajków w Polsce, wtedy się zbliżała. On to sprytnie wykorzystał. W ogóle straszliwie przypadkowe nagrania wyszły w skład tej płyty. Całe szczęście, że jeszcze na szybko zrobiliśmy w takim klubie, to się nazywa Amplitron, w samym centrum niedaleko Riviery. Zrobiliśmy takie nagrania z próby dodatkowe, gdzie powstała też płyta Deadlock, w którym braliśmy udział jako muzycy sesyjni, muzycy Kryzysu. Marc Boulet wypuścił od razu dwie płyty Deadlock i Kryzys.